Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel i to jest dość nietypowy film. Ogólnie, że film jakiś, a nie stream. Otóż na dzisiaj, jakby już od jakiegoś czasu stwierdziłem, że trzeba byłoby zrobić trochę więcej. Jakby chciałbym się, wiecie, trochę bardziej pokazać tego, co robię prywatnie, a nie za bardzo co po prostu gram i tak dalej. Więc najlepiej chyba zacząć od tego, od mojego hobby, czyli jestem kolekcjonerem. Co to znaczy, że jestem kolekcjonerem, pewnie się zastanawiacie. Otóż, że zbieram graty. to po pierwsze, jakby inni mogli to określić. Nie no, bycie kolekcjonerem ogólnie jest trochę bardziej skomplikowane, jakby na przykład nie zbieram wszystkiego, po prostu zbieram rzeczy, które lubię i mam jakieś do nich przywiązanie, na przykład Sonic, więc to jest temat dzisiejszego odcinka. Po prostu będę jakby przechodził przez moją kolekcję, jaką nazbierałem przez te paręnaście lat. Pierwsza rzecz, jaka jest na liście, ogólnie to będę tak trochę podzielone, że będę robił po prostu teraz Classic Sonica, później Dreamcast Sonica i na końcu będzie oczywiście Modern Sonic. Więc wpierw pierwszy Sonic, pierwszy na pierwszejszy Sonic 1, żeby nie było, jest tu wszystko, jest i cartridge, i instrukcja. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką kupiłem, kiedy się zaczęła pandemia. Ogólnie kolekcjonowanie bardzo mi pomogło z ogarnięciem się w pandemii, znaczy nie za bardzo, o ile pomogło ogarnąć to, to po prostu, wiecie, zajmowało mi moje myślenie i tak dalej. No to jest jedna z pierwszych rzeczy, jaką kupiłem, bo też była okazja, bo to bodajże, ojeny, co to było, to już było lato na pewno i po prostu było za bodajże, nie wiem, 40 zł czy coś w tym stylu, więc stwierdziłem, w sumie fajnie by było mieć taki relikt. Faktem Mega Drive'a nie mam ani nic, ale mam przynajmniej grę. Sonic 2 będzie raczej łatwy do zdobycia. Sonic 3 i Sonic & Knuckles. To będzie masakra. Już nawet nie wspomnę o tych dodatkowych rzeczach typu Sonic CD i Knuckles Chaotix, bo to już jest dosłownie niemożliwe do zdobycia. Ale no cóż, cóż poradzić. W każdym razie mam przynajmniej Sonica 1 i tyle w zasadzie. Śmiesznie by w sumie było, jakby to było tak, że mówię przez cały film, o Jezu, jaki to jest ten kolekcjoner, jest wszystko pięknie, ładnie i tak dowalam, no mam tylko Sonica 1, to by było, no to by było świetne. Następną rzeczą jest, można powiedzieć, w zasadzie moja pierwsza gra z Sonikiem. Dla tych, co nie wiedzą, w zasadzie moje dwie pierwsze gry z Sonikiem to były Sonic Mania Collection Plus i Sonic Heroes. Jednakże tu jest troszkę przypadkowe, można powiedzieć, trochę kolekcjonowanie, jakby nie planowałem tego, po prostu jakoś tak wyszło. Mamy oryginalne wydanie z peceta z 2004 roku bodajże, nie pamiętam kiedy wyszło Sonic Mega Collection Plus. Zakładam, że 2004, bo wtedy też wyszło Sonic Heroes, albo z 2003, albo 2004, coś w tym stylu. Ale no, to jest moje pierwsze oficjalne, to jest pierwsze oficjalne wydanie, jeszcze dodatkowo polskie. Jest tu, nie wiem czy widzicie, czy nie, ale to jest polskie wydanie. Wtedy jeszcze CD Projekt wydawał właściwie Sonica w Polsce. Teraz robi Cenega. Ale tak, no mamy tu oficjalne wydanie, ono jest według mnie zarąbiste i szczerze powiedziawszy do dzisiaj nie wiem, dlaczego ono jest takie wielkie. Zakładam dlatego, że sama instrukcja jest po prostu ogromna. Teraz tak nie wygląda, ale po prostu instrukcja jest ogromna. Z tego co wiem, nic więcej nie było dodawane do tego, więc naprawdę nie wiem, dlaczego to pudełko jest takie duże. To jest dosłownie o niewiele mniejsze niż oryginalne pudełko Mega Drive'a i to jest prawdopodobnie największe moje pudełko. Na drugim miejscu po Sonicu 1, no to jest moje największe pudełko z Sonikiem. Mam tu re-release z wersji PC-towej. No, re-release wersji PC-towej, który został wydany, ekstra klasyka oczywiście, w 2010? Coś w tym stylu. To jest dziwny re-release, jakby nie słyszałem, żeby gdziekolwiek indziej był wydany
tylko w Polsce. I dziwi mnie to, dlaczego akurat Sonic Mega Collection Plus ze wszystkich różnych rzeczy. To wydanie w ogóle jest dziwne, o Jezu, bo instrukcja jest, wszystko pięknie, ładnie, zarąbiście, ale dodali też dodatkową płytę, która ma tylko jakby PDF-a w sobie. Jakby nie rozumiem w ogóle, na co jest ta dodatkowa płyta, która tak w ogóle śmieszna rzecz. Pudełko nie jest nawet przystosowane na dwie płyty, więc po prostu ta płyta sobie większość czasu lata po prostu. Więc to jest fajne. Historia akurat jest tym taka, że mój tata bodajże zapomniał, że mam już tą grę i po prostu mi ją kupił, bo zobaczył, że właśnie jest ta i na imieniny bodajże, i tak to się skończyło, że mam drugą wersję Sonic Mega Collection Plus. Ale to nie byłoby takie złe, gdybym nie fakt, że miałbym jeszcze trzecią wersję Sonic Mega Collection Plus. Jest to wersja na PS2 Platinum. Niestety. Nie lubię bardzo tych release'ów wszystkich. Jakby wolałbym po prostu mieć, wiecie, oryginalne pudełko, ale no niestety, no mam to. To też jest to, które miałem od dzieciństwa. To było tak. Te dwie gry miałem w dzieciństwie od razu obie. Na PS2 i na PC-cie. No i tak było. I ona nie ma niestety, jest napisane brak książeczki. Nigdy tej książeczki nie miałem. Zakładam, że po prostu chyba to... Nie wiem nawet, kiedy to było kupione. Zakładam, że pewnie może na jakimś targu było to znalezione i po prostu wyszło tak, że no po prostu nie było książeczki i tyle. Fajnie było... Właśnie zastanawiałem się parę razy, czy na przykład po prostu nie kupić po taniości, bo naprawdę te gry na PS2 są masakrycznie tanie, ale... Nie wiem, znaczy... Możliwe, jak wyjdzie, jak będzie jakiś oryginalny, to może, żebym miał tam też wersję oryginalną, ale... Żeby tak dokupić tylko do książeczki, to nie sądzę, bo jakby mam już sentyment do tego pudełka, że jakby nigdy tu nie było książeczki, jak wiecie, tak trochę... Taka trochę, wiecie, tajemniczość, że o, nigdy książeczki to nie było, w wersji podstawowej była, nigdy nie było w wersji PS2. I... Nie wiem, po prostu taki jakoś sentyment. Mam jeszcze jedną grę, w której... miałem złą instrukcję, nie to, że miałem, nie miałem instrukcji, tylko miałem złą instrukcję. I też myślałem parę razy, żeby nie kupić po prostu innej, ale już miałem taki sentyment do tego, że stwierdziłem, a chrzanić to. I kolejną jest znowu gra na PC-ta, to już jest trochę mój nowszy nabytek, bo nabyłem go jak jeszcze byłem w technikum. Jest to Sonic 3D Blast, re-release od Explosive, nie jest to oryginalne wydanie Sega PC. I to za bardzo nie ma co powiedzieć, po prostu jakby w technikum trochę mnie już bardziej wzięło na zrobienie tej kolekcji i kupiłem i Sonic Heroes i Sonic 3D Blast, bo były strasznie po taniości, chyba obydwie kupiłem za... Chyba Sonic 3D Blast nawet mniej niż za 10 zł było. I stwierdziłem sobie, kupuję, co mi tam, nie Sonic 3D Blast mam tylko wersję Mega Drive'ową. Bo tylko to wydają cały czas, a nie wersję Saturnową i wersję PC-tową. Więc stwierdziłem, kupię. Z tego co wiem, te wersje Explosive i tak dalej nie mają instrukcji, więc jedyne co mam to płytę. Znaczy wiem, że na pewno w oryginalnym wydaniu musiała być instrukcja, ale przynajmniej w tym jej nie ma. Więc nie mam instrukcji do Sonic 3D Blast. I następną grą, nie mogę ocenić, czy to jest nowszy, czy starszy, bo to było bodajże w 2013, coś w tym stylu. Jest to Sonic Gems Collection, tak, kolejna kolekcja z Sonica, już druga i w sumie tak na dobrą sprawę. Jeszcze jest Sonic's Ultimate Genesis Connection, Ultimate Mega Drive Collection, chyba tak to się nazywało. Gdzie to było na PS3 i na Xboxa 360, co wydaje mi się, że po prostu nazwali to Sonic tylko po to, żeby myśleli, że to więcej sprzeda egzemplarzy, tylko dlatego, że jest napisane Sonic, bo za bardzo w sumie poza tam Sonic to była tylko taka jeden fragment tego, co swoją drogą nie mam tej kolekcji, ale no po prostu Sonic to był taki jeden malutki fragment, nawet nie było połączone Sonic 3 i Sonic 3, i Sonic & Knuckles, więc nie wiem, ale... No. Generalnie to trochę to Sonic Gems Collection jest dziwne w mojej sprawie, bo mam ogólnie arkusz kalkulacyjny stworzyłem sobie, żeby mieć po prostu ogarnięte to, co już mam, czego nie mam. No i żeby było wszystko pięknie, ładnie. Więc Sonic Gems Collection to jest trochę dziwna rzecz, gdyż... To nie jest do końca emulacja w większości wypadków.
te wszystkie trzy główne gry, jakie to są, czyli Sonic CD, Sonic the Fighters i Sonic R, to są porty. Znaczy, z tego co wiem, Sonic the Fighters chyba ma trochę emulacji, ale ogólnie to jest port. Przez co w moim arkuszu liczę to jako osobne gry. Jakby niby jest to w kolekcji, ale liczę to jako po prostu osobne gry, bo z samego tego faktu, że to są porty, a nie emulowane. Po prostu jak mam emulowaną grę, w sensie nadal ją kupiłem typu właśnie z kolekcji, czy po chociażby na Steamie, zaliczam ją, ale tak nie do końca, po prostu wolę mieć je w pudełku, no ale technicznie nadal zapłaciłem za to pieniądze i mam po prostu, to jest w moim posiadaniu, więc zaliczam to, ale jest taki mały haczyk, że no właśnie to jest z kolekcji, wolałbym, żeby to nie było z kolekcji. Ostatnia rzecz, jaką mam pudełkowo, jeśli chodzi o płyty i tak dalej, z Classic Sonica, jest coś, co wydaje mi się, że dużo ludzi zna, bo było to jedno z niewielu wydań płytowych Sonica w Polsce. I oczywiście mówię tu o Sonic Pogoń za Królową, czyli wydanie, jedyne wydanie Sonic Underground, technicznie jest jeszcze drugie, Sonic Masquerada, to chyba było bodajże w jakichś magazynach dołączanych. I nie wiem do końca, czy Sonic Masquerada jakoś się różni od Sonic Pogoń za Królową. W każdym razie wiem, że to były na pewno dwa jedyne wydania Sonic Underground w Polsce. Dziwi mnie bardzo, bo ten serial wydaje się jakby albo dostał wielką popularność w Polsce, albo ludzie po prostu nie mają pieniędzy, żeby na coś lepszego, na przykład Sonic X, zafundować w polskiej telewizji. Bo Sonic Underground, jakbyście nie wiedzieli, do dzisiaj leci na Pulsie bodajże? Plus? Puls? Nie, jedno z tych dwóch. TV Plus. Albo Puls, nie, już na serio nie pamiętam. W każdym razie leci to nadal w telewizji w polskiej. Z polskim dubbingiem cały czas, żeby nie było. Cały czas z polskim dubbingiem. Co jest też bardzo dziwne, bo to DVD nie ma polskiego dubbingu. Tu nie ma polskiego dubbingu, tu jest polski lektor, który no podkłada głosowi oczywiście wszystkim. Znaczy nie podkłada głosu, po prostu czyta z kartki. Nie mam niestety Sonic Masquerady, ale no przynajmniej mam to. To jest jedna z niewielu tak naprawdę rzeczy, które da się dostać Sonica. Jest jeszcze Sonic Świąteczna Przygoda, którą miałem niezbyt legitnie, ale po prostu Sonic Świąteczna Przygoda z jakiegoś powodu strasznie wywindował w scenie. Nie wiem, czy to było takie rzadkie po prostu, ale no teraz stuwa sobie zapłaćcie za Sonic Świąteczna Przygoda. Więc tego niestety nie mam jeszcze. Oraz niesamowicie sławne już w polskim community Sonic X. Sonic, ale to już mówię, to już bardziej Dreamcastowy Sonic. Sonic X z jakiegoś powodu kosztuje setki złotych. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, kto pomyślał, że to jest dobry pomysł, ale za całe cztery tomy, znaczy tomy, no cztery wydania Sonic X polskiego na DVD, zapłacicie 1000 zł. Więc no, także tego. A teraz przechodzimy do następnego przedmiotu. I to jest część, którą nazywam trochę po prostu merch. W najzwyczajniej świecie nie to, że jakieś gry czy coś, po prostu merch pokazuje. Otóż to jest w zasadzie pierwszy... To jest mój pierwszy? Nie wydaje mi się, że pierwszy. Nie wiem, jeden z pierwszych na pewno. Jeden z pierwszych merchów, jaki udało mi się ogarnąć z Sonikiem. I było to tak naprawdę niedawno. Dobre może 3 lata temu, coś w tym stylu. Jak byłem na praktykach w Hiszpanii. Kubek z Sonikiem. Kubek, kiedyś go używałem, ale dostałem nowy, lepszy kubek, więc stwierdziłem, że w sumie, żeby się nie kurzył, po prostu włożę go z powrotem do pudełka. No i to jest po prostu spoko kubek. Nie ma za bardzo tutaj nic dodać, nic ująć, no kubek jak kubek. Ale jest z Sonikiem, więc jest fajnie. I oczywiście oficjalne arty Classic Sonica tu są. Jest cool. No, był to po prostu jakiś tam sklep nerdowy i po prostu, znaczy z takimi właśnie merchami z różnych rzeczy, właśnie Funko Popy, takie inne duperele. Więc w sumie stwierdziłem, kurde, na wakacjach jestem, jakieś pamiątki trzeba zdobyć, więc można od razu z Sonica i po prostu kupiłem to. I to nas daje do kolejnej rzeczy,
jaką jest chyba największy... największy... no dobra, może nie. Drugi największy merch, jaki tu mam, czyli Cable Guy, Sonica. Jest to specjalna edycja. Można to poznać oczywiście po tym, że ma tu podstawkę z Green Hill Zone. I o ile nie byłoby to jakoś, wiecie, specjalne, o, Cable Guy. Właśnie w sumie chyba najbardziej specjalne jest to, że to jest edycja specjalna, a nie ten normalny, co ma po prostu czarną podstawkę. Jest jeszcze Sonic... Nie, tu mamy Sonica. Jest jeszcze Tails, Knuckles, Amy i Super Sonic, ale... One kosztują trochę kasy i ja osobiście nie lubię wydawać dużo kasy. Właśnie kolekcjonowanie to jest dla mnie też spoko rzecz, bo to jest też trochę taki, trochę test na cierpliwość, że takie... że po prostu czekasz. Czekasz dużo czasu, że na przykład... ja lubię po prostu robić tak, że niektórzy to nazwą tak trochę cringe'owo. Januszenie. Bycie Januszem po polsku. Ja to widzę trochę inaczej. Według mnie po prostu to jest całkiem trochę spoko, jak się ogarnie coś za coś, coś taniej niż normalnie chodzi. Więc tak naprawdę, no... Nie wiem, to niektórzy mówią, Janusz, czy coś, bo chcą być śmieszni. A drudzy na to patrzą, no okej, okay, ale ty zapłaciłeś powiedzmy tam 200 zł za jakąś grę, ja zapłaciłem 50, więc kto tak naprawdę tutaj się śmieje? Co jest takiego specjalnego w tej specjalnej edycji Classic Sonica, tego Cable Guy'a, poza oczywiście podstawką, no bo oczywiście nie byłoby jakiegoś wielkiego big deala, jak to się mówi, z samej podstawki. Otóż nie. Bo przyszło to w tym oto pudle. To oto pudło jest właśnie częścią edycji specjalnej, gdzie było dodane taka właśnie flacha, którą mam tutaj, bo jej nie używam. Trochę ją średnio widać, ale dobra. Flacha, której nie używam, jest włożona tutaj zamiast klasy Sonica po prostu. Jest też oczywiście kabel USB, który w sumie mam bodajże tutaj. Wolałbym, żeby tego nie zepsuć teraz. O, jest tutaj wsadzony kabel. Generalnie nie używam tego za często do ładowania, co najwyżej witę sobie na tym postawię, żeby się ładowało, bo właśnie to jest bardziej właśnie do trzymania pada, czy czegoś po prostu telefonu. I w sumie często mi służy jako podstawka pod telefon, ale poza tym to nic za bardzo. No i jeszcze, oczywiście, jest tu jeszcze piersiówka. Coś, co zakładam, że jest na klucze. Po prostu jakaś taka, nie wiem, sprężynka czy coś. I breloczek. Breloczek taki fajny, tylko to nie jest zwykły breloczek. O nie, nie, nie. To nie jest zwykły breloczek. Otóż on ma tutaj taką wnękę, gdzie można sobie włożyć swój klucz. I to byłoby cool, gdyby nie fakt, że... Wiecie, klucze to nie jest taka super duper mała rzecz. I... To coś... Też nie jest jakoś super duper, no można powiedzieć, że no w zasadzie to jest wysokości moich dwóch palców. Więc to plus klucz to byłoby można w zależności jaki duży ma się klucz, to równie dobrze mogło to być wielkości mojej ręki. Więc nie wyobrażam sobie kogoś, kto autentycznie by używał tego przynajmniej, żeby właśnie podtrzymać klucz. Bardziej najwyżej właśnie ten brelok. Co też mi się nie uważa, bo mam na przykład brelok przy kluczach, ale on jest malutki, jakby... No jest co najmniej połowę wielkości tego. A to jest duże i na pewno może do jakiegoś plecaka, by co najwyżej by było to przyczepione, to bym jeszcze rozumiał, ale żeby do kluczy... Nie, to... Nie, tutaj klucze się nie zmieszczą ani trochę. Więc to tak trochę kończy u nas Classic Sonica, więc przejdziemy po prostu do Dreamcast Sonica.